Polska ma w swoich dziejach wielkich bohaterów walczących z bronią w ręku o naszą niepodległość. W najdalszych zakątkach świata biliśmy się za wolność naszą i waszą. Ale mamy też wspaniałych odkrywców i wynalazców, zmieniających losy Polski i świata. O nich często wiemy niewiele albo zgoła nic. Przez całe dziesięciolecia od wojny byli świadomie zapominani lub niedoceniani. Nareszcie nadszedł czas, byśmy mogli z dumą o nich mówić i przypominać Polsce i światu o naszych wspaniałych rodakach. Rudolf Weichl urodził się w Przerowie na Morawach. Jego ojciec Fryderyk był pochodzenia niemieckiego z ewentualnymi jakimiś domieszkami krwi czeskiej. Matka Elżbieta z domu Krosel była Wiedenką rodowitą. Więc można powiedzieć, że Rudolf Weichl przyszedł w rodzinie o korzeniach wyraźnie niemieckich. I trudno powiedzieć, jakby się dalej potoczyły jego losy, ale w wieku lat 5 ojciec go osierocił. Ojciec po prostu zginął w wypadku. I w tej sytuacji owdowiała Elżbieta, zdecydowała się zabrać zarówno Rudolfa, jak i jego brata i siostrę do rodzinnego Wiednia. Tam, posiadając całkiem spory majątek, zarządzała kamienicą, w której wynajmowała mieszkania studentom lub osobom, które przyjeżdżały po to, żeby w Wiedniu spędzić jakiś dłuższy czas. I wśród tych przybyszy, którzy podnajmowali mieszkanie u matki Rudolfa Weigla, zjawił się Polak Józef Trojnar, który był nauczycielem gimnazjalnym. I coś musiało zaiskrzyć między tym obojgiem. Dzisiaj do końca nie wiemy, jak to się wydarzyło. No, w każdym razie mieli się ku sobie, jak to dawniej mawiano, i dość szybko Elżbieta zdecydowała się na powtórne małżeństwo. Tym samym Rudolf miał już teraz ojczyma. No i cała rodzina Weiglów, a w zasadzie Trojnarów, tak należałoby teraz powiedzieć, przeniosła się do Galicji, ponieważ ojciec, jak już zaznaczyłem, był nauczycielem i w różnych zresztą gimnazjach nauczał, między innymi w Jaśle i Stryju, tam był nawet dyrektorem tego gimnazjum, no i oczywiście Rudolf uczęszczał do szkoły. Coś, co jest bardzo trudno uchwytne w tej chwili, musiało się zdarzyć po drodze, ponieważ Rudolf powoli zaczął nasiąkać polskością, tak to chyba trzeba nazwać. Do tego stopnia nią przesiąknął, że kiedy zdał maturę w 1903 roku, zdecydował się na studia na Uniwersytecie Lwowskim i wybrał, można powiedzieć, niemal od razu nauki przyrodnicze, a szczególnie biologię. Miał wielkie szczęście, ponieważ wówczas we Lwowie działał naukowo znakomity polski przyrodnik, można powiedzieć europejskiej czy wręcz światowej sławy, Józef Hilarowicz Nussbaum. Dość szybko między profesorem a studentem, tak nam się wydaje, doszło do głębokiego, duchowego, bym powiedział, nawet porozumienia. Nussbaumowi przede wszystkim podobało się takie zatrzetrzewienie naukowe u Rudolfa, który był absolutnym pracocholikiem. I jeżeli go cokolwiek fascynowało, cała rzeczywistość istniejąca dookoła przestawała po prostu dla niego istnieć. Bardzo podobnie Józef Hilarowicz Nussbaum postrzegał naukę, więc siłą rzeczy były to dwie bratnie dusze. I w ciągu 4 lat studiów Rudolf poczynił tak ogromne postępy, że kończąc te studia w zasadzie był gotów do pracy doktorskiej, już miał ją, można powiedzieć, gotową, i do objęcia asystentury w katedrze zoologii, którą prowadził właśnie profesor Hilarowicz Nussbaum. Tak zaczynała się kariera uniwersytecka młodego wtedy jeszcze oczywiście Rudolfa.
Będąc u profesora Hilarowicza-Nussbaum'a, no naturalną rzeczą było to, że zainteresował się przede wszystkim cytologią, bo to interesowało wówczas wielu przyrodników. To była bardzo, byśmy powiedzieli, prężnie rozwijająca się gałąź nauki. Interesowała go transplantologia na poziomie komórkowym. No słowem, świat przyrody widzianej przez mikroskop. I co to się stało, można powiedzieć, że nagle zainteresował się chorobami epidemicznymi? No, tu znowu los odegrał swoją rolę, ponieważ w 1914 roku wybuchła wojna. I władze austriackie potrzebują bardzo pilnie ludzi przeszkolonych w zakresie bakteriologii. Nam się dzisiaj wydaje, że I wojna światowa to przede wszystkim wielkie zmagania zbrojne. No, fakt. Temu nikt nie będzie przeczył, ale to także gigantyczny, bym powiedział, kataklizm epidemiologiczny. Na przykład tu na terenie Galicji wybucha epidemia tyfusu, wobec której Austriacy są absolutnie bezradni. I to powoduje, że Rudolf Weigl jest teraz zmobilizowany do armii austro-węgierskiej, przyuczony do prac z zakresu zwalczania chorób epidemicznych. Nie było to dla niego trudne, skoro tyle lat siedział z mikroskopem nad strukturami histologicznymi czy cytologicznymi, to teraz zaczął się przyglądać tym mikroorganizmom, które były dla ludzi szczególnie niebezpieczne. Tyfus, który pojawia się w 1914 roku, no, ogarnia zarówno ludność cywilną, jak i wojsko. W 1914 roku notuje się w armii austro-węgierskiej około 120 tysięcy zachorowań na tyfus. No, proszę sobie wyobrazić, wojna zaczyna się w sierpniu, to są pierwsze miesiące wojny, a mamy prawdziwą epidemię tyfusu. Weigl wiedział już, no bo czytał oczywiście literaturę fachową, że przed I wojną światową byli już uczeni, którzy wskazywali, że wesz odzieżowa, a konkretnie był to Charles Nicol, francuski bakteriolog, mikrobiolog, który w 1909 roku wykazał, że właśnie ta wesz odzieżowa jest tak zwanym wektorem, czyli przenosi, krótko mówiąc, tyfus plamisty na ludzi. Wiedział również, że Howard Ricketts, taki amerykański bakteriolog i wirusolog, w ostatniej chwili niemal wyodrębni patogen, ale jeszcze nie w czystej postaci, tyfusu. Niestety zapłacił za to życiem, bo zmarł, ukąszony przez owada. Więc nie zdołał swojego odkrycia do końca doprowadzić. Podobnie również na tej drodze zmarł, szukając tego patogenu, starając się go wyodrębnić i w zasadzie go wyodrębniając, ale też nie zdążył go opisać, bo ukąszony znowu przez owada umiera Prowazek, taki austriacki bakteriolog z pochodzenia Czech w 1916 roku, w czasie I wojny światowej. Rudolf Weigl to wszystko śledzi. I stąd rodzi się u niego pomysł, zaskakujący wówczas wszystkich, że szukanie bezpiecznej i pewnej szczepionki może być skierowane na owady. Trzeba też tutaj zaznaczyć, że Rudolf Weigl sam zaraził się tyfusem i ciężko gorączkując wykorzystał ten fakt, brał wszy i skarmiał własną krwią, i sprawdzał po prostu no, doświadczanie, które mając bardzo wysoką gorączkę sięgającą no, pewnie gdzieś w granicach 40 stopni Celsjusza, więc dokonywał też takich, można powiedzieć, autoeksperymentów na sobie. Najpierw należało wziąć sterylną, czyli no, niezakażoną niczym wesz i skarmić ludzką krwią. Stąd bardzo nieprzyjemny etap, kiedy no, musieli się znaleźć ochotnicy gotowi do tego, żeby karmić wszy. Specjalne klatki zostały wymyślone z taką bardzo o drobnych oczkach gazą zamykane, w których gromadzono te owady i te klatki następnie trzeba było przyłożyć no, najczęściej albo do goleni, albo do podudzia, albo na same udo i karmić je. I to dość długo, dlatego że takie karmienia trwające w granicach pół godziny dzienne, no, przez 12 kolejnych dni. Te klatki trzeba było za każdym razem czyścić.
selekcjonować te wsze, dbać o nie, krótko mówiąc. Następnie, w drugiej fazie, należało je zakazić. No jak zakazić taką wesz? Otóż Wajk wymyślił niezwykle oryginalną metodę zakażania per rectum, czyli przez odbytnicę owada. No każdy wie, że owad, wesz jest no minimalna, więc specjalne pipety trzeba było skonstruować i on to zrobił, wymyślił. Po zakażeniu wszy, to był ten drugi etap, no należało poczekać, aż Rickettsia prowazeki, jak nazwany był ten patogen, rozwinie się w ich jelitach. Następnie należało wypreparować te jelita za pomocą specjalnych, bardzo cienkich igieł pod mikroskopem, dającym 32-krotne mniej więcej powiększenie. Trzeba było to zrobić i dopiero to był taki surowy materiał na szczepionkę. Tu używano między innymi fenolu, żeby ją odpowiednio uzyskać, taki homogenat, jak to się nazywa, taką zawiesinę. I wówczas dopiero uzyskiwano tą skuteczną przeciwko tyfusowi szczepionkę. Praca niezwykle, bym powiedział, skomplikowana, precyzyjna, no i co tu dużo mówić, jednak niebezpieczna, zwłaszcza w tym etapie, kiedy te wszy już były zakażone. Weigl pozostawał przez całą wojnę we Lwowie, nie opuścił miasta. Zarówno podczas okupacji radzieckiej miasta, pierwszej tak zwanej, czyli do czerwca 1941 roku, jak i podczas okupacji niemieckiej. Był kuszony wielokrotnie, zarówno przez stronę radziecką, oferowano mu między innymi własny duży instytut w Moskwie, on się nigdy na to nie zgodził. Rozbudowano natomiast jego instytut we Lwowie, głównie na potrzeby armii radzieckiej. To jest jasne i oczywiste. Ale no, podkreśla to tylko, że strona radziecka dbała bardzo o to, żeby Weigl z nimi zechciał, jak to się mówi, współpracować. Weigl szedł na tą współpracę. Uważał, że dobro ludzi chorych, zarażonych jest nadrzędne, natomiast nigdy nie godził się na taką stricte współpracę polityczną. Kiedy Niemcy zajęli Lwów, sprawa stała się o wiele bardziej poważna, no, ponieważ według niemieckiego prawa ówczesnego Rudolf Weigl był Niemcem. No, to by się zgadzało. On się zresztą swojego pochodzenia niemieckiego nigdy nie wypierał. No, dlaczegoż miałby to robić? Natomiast kiedy po raz pierwszy zaczęto go kusić perspektywą uzyskania no, wielu przywilejów, jakie przysługiwały Niemcom, co oczywiste w czasie wojny, razem ze wpisaniem oczywiście na Reichslistę tak zwaną, Weigl odmówił, podkreślając, że wybrał już raz narodowość i tą narodowość to jest narodowość polska. Później te kuszenia były coraz silniejsze i mocniejsze. No właśnie oferowano mu między innymi poparcie w zdobyciu Nagrody Nobla oraz proponowano mu utworzenie no, bardzo nowoczesnego i świetnie wyposażonego instytutu w Berlinie. Ponownie odmówił. Chyba najgroźniejszym momentem była wizyta osobistego wysłannika Reichsführera SS Heinricha Himmlera, który no, niedwuznacznie zagroził Weiglowi, że jeśli nie zdecyduje się na podpisanie Reichslisty i ścisłej współpracy, nie tylko naukowej, no ale krótko mówiąc, jeśli nie sprzeda swojej duszy Niemcom, wówczas grozi mu kara śmierci, a w najlepszym wypadku no, wywózka do obozu koncentracyjnego. Weigl również i tej groźbie nie uległ. Tutaj są różne zachowane relacje, jaka była faktyczna treść tej rozmowy, no ale Weigl w każdym razie miał odpowiedzieć, że jest biologiem i śmierci się nie lęka, a życie w tych warunkach, w jakich mu przychodzi w tej chwili żyć w otaczającej rzeczywistości, jest wystarczająco nieznośne, w związku z tym no, dużą przysługę by mu wyświadczono, gdyby go pozbawiono życia. Tak miał podobno odpowiedzieć owemu wysłannikowi. Niewątpliwie Rudolf Weigl oparł się wszelkim tego rodzaju pokusom, natomiast no, był zmuszony, jeśli chciał
trwać na swoim stanowisku, współpracować z Niemcami, no bo oczywiście Instytut podlegał, a konkretnie podlegał Niemcom, a konkretnie podlegał armii niemieckiej w czasie II wojny światowej. To, co jest warte, wydaje mi się, podkreślenia, że to było miejsce schronienia dla wielu ludzi zagrożonych, wprost zagrożonych śmiercią. Polskich uczonych, Stefan Banach, był karmicielem wszy w Instytucie Weigla. To zwalniało i chroniło do pewnego stopnia oczywiście tych, którzy pracowali w Instytucie. Zwalniało przede wszystkim z wywózki do Rzeszy Niemieckiej, na przykład na przymusowe roboty. Tak ocalał Zbigniew Herbert, jeden z największych polskich poetów. Andrzej Szczepkowski, później wielki aktor, tam również karmił wszy w Instytucie Weigla. Warto też może przypomnieć, że dawał schronienie tym ludziom, którzy byli najbardziej zagrożeni, a więc Żydom. Stąd Rudolf Weigl znalazł się wśród sprawiedliwych, wśród narodów świata, bo bez wątpienia ten tytuł mu się należy. Głębokim wstrząsem dla Rudolfa Weigla była wiadomość o masakrze profesorów wileńskich na Wzgórzach Wóleckich, której dokonali Niemcy. Większość tych, którzy tam zginęli, on przecież bardzo dobrze osobiście znał, to było małe środowisko. To też chyba zdeterminowało Weigla w tym, by nie podjąć jakiejkolwiek kolaboracji z Niemcami, nie mówiąc już o przyjmowaniu właśnie owej oferty wstąpienia na Reichslistę, czy zapisania się na Reichslistę. To go utwierdziło w tym, że powinien się jednoznacznie opowiedzieć po stronie narodowości polskiej. Rudolf Weigl potajemnie przekazywał część produkcji swojego instytutu na potrzeby polskiego podziemia, a szczepionka trafiała również do getta lwowskiego, a także do getta warszawskiego w czasie wojny. W 1945 roku rozpoczął bardzo intensywne prace nad odtworzeniem Instytutu na ulicy, dokładnie w kamienicy na ulicy Świętego Sebastiana 6 w Krakowie, gdzie też zamieszkał wraz z rodziną i współpracownikami. Część tych współpracowników to byli jeszcze ludzie pamiętający czasy lwowskie, ale też i pojawili się nowi. I Weigl stworzył swoistego rodzaju dla siebie i swoich współpracowników oazę, taką wyspę na tej ulicy Sebastiana 6, podejmując od razu, jak powiedziałem, pracę oczywiście nad szczepionką. Nowa władza była zainteresowana produkcją szczepionki weiglowskiej, to oczywiste. No, jak łatwo sobie wyobrazić, w warunkach powojennej Polski i to jeszcze w warunkach nowej władzy komunistycznej, gdzie wszystko ma być scentralizowane, taka postawa rodziła szereg konfliktów. On się wymykał takim łatwym klasyfikacjom, nawet z punktu widzenia ówczesnej władzy. Natomiast na pewno nie był dla nich wygodny, bo był niezależny. Komunizm nie tolerował niezależności. Człowiek niezależny był zawsze niewygodny. Ten, kto nie chciał, kto potrafił wbrew temu, co powszechnie kazano mówić i dawano do wierzenia, mieć własne zdanie, odrębne, nie był lubiany, mówiąc oględnie, a był postrzegany jako wręcz zagrożenie. Zwłaszcza jeżeli miał kontakt z młodymi ludźmi, a on miał. A on miał, więc to na pewno ważyło bardzo również na czasach powojennych Weigla i jego takim poczuciu zniszczenia tego całego świata, który znał jeszcze z okresu przedwojennego, tego koszmaru okupacji, przez który przeszedł. No i teraz te lata, ostatnie lata, powiedzmy, jego życia, które mu przyszło tutaj spędzić w Polsce Ludowej, do gorzkich na pewno należały. Wraz z tymi, jak mówię, pomówieniami o to, że właśnie kolaborował, że wręcz, nie wiem, współpracował w taki sposób haniebny z Niemcami. Wytykano mu, że jest Niemcem, choć przecież on
tak wyraźnie to podkreślał w czasach naprawdę wielkiej próby, że jest Polakiem. Smutny to był jego los. Na pewno te ostatnie lata życia były dla niego z pewnością bardzo gorzkie. W 1948 roku rezygnuje z profesury tutaj krakowskiej i decyduje się przyjąć profesurę w Poznaniu. No i tu będzie pracował w zasadzie do swojej śmierci. Wyjedzie na urlop do Zakopanego w sierpniu 1957 roku i tam nagle, niespodziewanie dla wszystkich, umrze.